jak można stosować truskawki. Pytanie wydaje się wręcz dziwne, ponieważ wystarczy je umyć i zjeść. Albo też na przykład dodać do koktajlu. Tylko że z truskawek można zrobić o wiele, wiele więcej rzeczy. W tym miejscu zapraszam oczywiście na materiał, który już jest albo niedługo się pojawi, o tym, jakie właściwości, co siedzi w truskawkach, w jaki sposób mogą, oczywiście pozytywny, wpłynąć na nasze ciało, na nasz organizm. Wróćmy jednak do tego, jak można je stosować. Pierwsza sprawa, poza tym, że można je normalnie zjeść, to koktajle. Niestety bardzo często zapominamy, że te truskawki warto połączyć z całą masą innych składników, które nie tylko nadadzą bardzo fajnego smaku, ale też zawierają w sobie fajne substancje i też mają pozytywny wpływ na nasz organizm. Dlatego te koktajle to nie tylko smak, ale też możliwość połączenia z innymi produktami, jeszcze lepszy smak i jeszcze więcej fajnych właściwości. Pamiętajmy tylko, żeby ani nie przesadzić, ani nie na przykład przesadzić z cukrem. Kolejną możliwością są soki, dżemy, galaretki, ciasta, lody, wypieki, ciasteczka, ale to jest oczywiste. Następnie mamy napar z liści. Napar z liści też jest czymś bardzo fajnym, bardzo fajnie wpływającym na nasz stan, a niestety bardzo często pomijanym. Herbatka z liści i kwiatów. Tu na przeziębienia i również, żeby dostarczyć nam całą masę fajnych składników. I czy to będzie herbatka, czy też napar z czegoś, co my osobiście zbierzemy, czy też kupimy w jakimś sklepie. Tu i tu pamiętajmy, żeby to było zebrane z odpowiedniego miejsca, żeby te liście, te kwiaty i te truskawki nie posiadały 20 tysięcy ton pestycydów i innych środków, czy też żeby nie było obok drogi, ponieważ wszystkie te zalety zostaną wyeliminowane, a po prostu możemy sobie zaszkodzić. Liście świeże, czy też na przykład podgrzane, można stosować jako okłady na rany, na uszkodzoną skórę, na przebarwienia. Te truskawki też świetnie wpływają na naszą skórę. Dlatego też warto robić sobie maseczki, czy to kupione, czy też można powiedzieć stworzone przez siebie, na skórę, na zmarszczki, na skórę zniszczoną, suchą. Więc to też jest godne odnotowania. Przepisy na te maseczki, oczywiście YouTube, internet, cała masa. W kosmetyce, co ciekawe, też poza tym wpływem na skórę, tym pozytywnym, regenerującym, nawilżającym, jeszcze jest jedno zastosowanie truskawek. W preparatach do opalania musimy pamiętać, że te właściwości truskawki to też blokowanie tych promieni UV i dlatego naprawdę cała masa produktów, kosmetyków służących do opalania ma w swoim składzie truskawki. Czyli cała masa możliwości. Do tego możemy dodać soki, nalewki i całą masę zastosowań w kuchni oraz całą masę możliwości, jakie dają nam kosmetyki zawierające truskawki, ponieważ te truskawki, substancje pochodzące z truskawek są bardzo szeroko stosowane w kosmetyce. Czyli to nie tylko umycie i zjedzenie, ale też może trudniejsze sposoby, ale równie smaczne i równie fajnie wpływające na nasze ciało. Jak zawsze pamiętajmy, żeby uważać na alergię, żeby nie było problemów, żeby nie było później problemów z naszym stanem. Dziękuję za uwagę i zapraszam ponownie.